Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkie subskrypcje, lajki, bardzo miłe komentarze. Mam nadzieję, że to co nagrywam i to co tworzę jako pasjonat historii, a w żadnym wypadku historyk, więc mogę się też pomylić, mam nadzieję, że daje to Państwu przyjemność. I jakąś tam rozrywkę, chociaż tematy, które poruszam, często są koszmarne, ale taka właśnie jest historia. Jeśli coś w tym, co mówię, państwu się nie zgadza, nie podoba, bardzo proszę o komentarz, bym mógł się do tego odnieść, bym mógł się ewentualnie, jeśli państwa zastrzeżenia będą prawdziwe, tak, to, żebym mógł się jakoś zmienić, żeby państwo mieli coraz. Lepszej jakości, coraz lepszej jakości materiały. Szanowni Państwo, jeśli mówimy o obozach koncentracyjnych, o obozach zagłady, to u większości Polaków taką automatyczną, instynktowną reakcją jest pomyślenie, powiedzenie o niemieckich bądź nazistowskich obozach koncentracyjnych. Tutaj słówko takie przypomnienia, że to są oczywiście niemieckie obozy koncentracyjne, natomiast jest taka nowomowa, jest teraz taka propaganda, że coraz częściej nazywa się te obozy nazistowskimi obozami koncentracyjnymi. Robi się tak dlatego, żeby zmyć z Niemców poczucie winy, zmyć z Niemców te poczucie jakby grzechu za to, co miało miejsce w ich historii. W związku z tym jakby tworzy się wrażenie, że Niemcy też byli ofiarami mitycznych nazistów, którzy tutaj nie wiem, pojawili się, przybyli z Księżyca i biednych Niemców zamykali w obozach koncentracyjnych. Oczywiście Niemcy też byli w obozach koncentracyjnych: kryminaliści, świadkowie jechowy, więźniowie polityczni, ale w porównaniu do innych nacji było ich bardzo mało. Być może za kilkadziesiąt lat będzie tak, że naziści w porozumieniu z Polakami więzili biednych Niemców. Jeśli Państwo w to nie wierzą, to pamiętajcie, że historię piszą zwycięzcy, czyli silne kraje. Polska, jako biedny, słaby, zadłużony kraj, nie ma po prostu takiej siły, żeby pisać historię, nawet żeby forsować prawdziwe wydarzenia. Tak więc, wracając do tematu obozów zakłady, obozów koncentracyjnych. Większość Polaków pomyśli natychmiast o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Myślę, że trochę mniej Polaków, ale też będzie to duża ilość, włączy do tego myślenia o niemieckich obozach koncentracyjnych także GUŁAG, czyli sowieckie obozy koncentracyjne służące do niewolniczej pracy i mordowania w straszliwych warunkach głównie obywateli związku radzieckiego, ale nie tylko. Byli tam Polacy, Niemcy, Żydzi, było tam wiele narodowości. Natomiast jeśli chodzi o obozy koncentracyjne innych państw, to już świadomość społeczna jest bardzo niska. A przecież takie obozy były. Obozy włoskie obozy koncentracyjne, brytyjskie obozy koncentracyjne, można powiedzieć, że to brytyjczycy w 1900 roku stworzyli, no przepraszam, zabrzmi to bardzo cynicznie, ale stworzyli model na, w cudzysłowie, na obozy koncentracyjne. Chodzi nie tylko o burów, gdzie jedną trzecią burów kobiety, zwłaszcza i dzieci, wymordowano, umierali z chorób, z głodu w straszliwych warunkach, żeby zmusić do, do, do tego, żeby partyzanci, czyli mężczyźni, przestali walczyć z Brytyjczykami. Ale też w latach 50. były brytyjskie obozy koncentracyjne. Bardzo mało się wie o tym, że katolicy ustasze zrobili. Między innymi to był obóz Jasenowac. Nagram kiedyś o tym materiał. To było straszne miejsce, gdzie około kilkuset tysięcy ludzi zamordowano, głównie Serbów, ale nie tylko. Bardzo mało mówi się też o japońskich obozach zagłady o japońskich obozach koncentracyjnych Dlatego dzisiaj chciałbym opowiedzieć państwu krótko i wkleić linki żeby państwo mogli sobie jakby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat Dzisiaj chciałbym powiedzieć o słynnej no słynnej tylko dla tych którzy się tym tematem interesują o jednostce 731 Było to miejsce przerażające było to miejsce, które można nazwać piekłem na ziemi, gdzie i owszem, nie było diabłów z racicami, przepraszam, z racicami, kopytami, ogonami, ziejącymi ogniem, cuchnącymi siarką. Byli tam ludzie. To ludzie ludziom zgotowali ten los. To Azjaci Azjatom tak naprawdę zgotowali ten los. I moim zdaniem, Dopuszczam też to, że mogą się Państwo ze mną nie zgodzić. Jeśli Państwo mają jakieś argumenty, to bardzo proszę o napisanie tego w komentarzu. Ale uważam, że właśnie takie miejsca chyba były jednak najgorsze: gorsze od niemieckich i rosyjskich obozów koncentracyjnych, od bestialstw, eksperymentów medycznych, tortur i straszliwych morderstw których dokonywano właśnie w niemieckich i w sowieckich obozach koncentracyjnych. Może się mylę, ale na ten czas mam takie przekonanie, że to było jednak najgorsze miejsce na ziemi, tej ziemi można cynicznie powiedzieć. Na tej ziemi, gdzie człowiek drugiemu człowiekowi zgotował przerażający los. I w kilku słowach powiem, dlaczego uważam, że to miejsce jest jednak najgorsze dlatego że w gułagach uważam tak dlatego że w gułagach i w niemieckich obozach koncentracyjnych także w wielu innych jednak pewni ludzie to przeżyli niektórzy ludzie przeżyli te obozy były takie przypadki że byli ludzie którzy po jakimś czasie byli zwalniani z tych obozów ja wiem że to było rzadko w niemieckich obozach koncentracyjnych było to bardzo rzadko w gułagach zdarzało się dużo częściej po prostu ludzie dostawali wyroki 5, 10, 15 lat, na przykład za spóźnienie się do pracy czy za żart towarzysza Stalina. No to było szczęście, jak się dostało 15 lat. Także można było wyjść. Oczywiście, ktoś z Państwa może powiedzieć, że gdyby Niemcy wygrali wojnę, no to nikt by nie wyszedł z tych obozów. No jest w tym dużo racji. Ale to, co ważne, w jednostce 731 po prostu brano ludzi i tam nie było możliwości wyjścia z tej jednostki, z tego obozu zagłady. Pisze się, że to jest tajna jednostka wojskowa, ale widziałem też w innych wpisach, że jest to też nazywano obozem koncentracyjnym, obozem zakłady. Jeśli przyjmiemy definicję, że obóz to jest miejsce, gdzie są no, kwatery mieszkalne, tak? sanitariaty, kuchnie, pomoc medyczna, czyli miejsce, gdzie ludzie mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby: snu, jedzenia, picia, mycia się toaletowe itd. A koncentracja chodzi o to, żeby skoncentrować bardzo dużo osób właśnie w tym jednym miejscu. Tak najbardziej jednostkę 731 możemy nazwać obozem koncentracyjnym, a na pewno możemy nazwać obozem zagłady, bo wszyscy, którzy tam byli, byli zgładzeni. Nie było taryfy ulgowej, nie było zwolnionych ludzi, nikt nie mógł się stamtąd wydostać. Więc, tutaj, w kilku słowach, chciałbym Państwu nakreślić sytuację. W XX wieku, cesarstwo japońskie, można by tak użyć słowa, które może się niektórym z Państwa nie spodobać, ale można powiedzieć, że zwariowali. Chcieli Japończycy zostać jednym z największych imperiów, chcieli zostać mocarstwem. Chcieli opanować Chiny, chcieli opanować całą Azję, posługując się hasłem Azja dla Azjatów. W trakcie wojny z Chinami zajęto północno-wschodnią część Chin. Utworzono z niej marionetkowe państwo. Najpierw to się nazywało Manżuria, potem po roku czy po chyba dwóch latach zmieniono nazwę na Manchukuo. Może jestem trochę nieprzygotowany, z tego co pamiętam, 700-kilkadziesiąt tysięcy km2, Polska ma tam 300 ileś, więc to było około terytorium ponad dwa razy większe niż terytorium Polski. Podaję to Państwu, żeby Państwo mieli takie no, pojęcie, jaka to była wielkość tego Manchukuo, jako taką ciekawostkę. Więc jednostka 731 funkcjonowała oficjalnie, jako że była to cesarska tajna jednostka wojskowa. Funkcjonowało, funkcjonowała, przepraszam, jako stacja uzdatniania wody. Co robiono w tej jednostce? Przede wszystkim em, eksperymentowano z bronią chemiczną, z bronią biologiczną. Sprawdzano wszystko to. Co robiono także w niemieckich obozach koncentracyjnych? Czyli badano na przykład, jak leczyć żołnierzy japońskich, którzy by walczyli ewentualnie z Rosjanami. Tam jest zimno, więc gdy były wyziębione, gdy byli wyziębieni żołnierze japońscy, próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ich wyleczyć, jak sprawić, żeby nie było amputacji, tak? żeby ludzie nie zamarzali. W związku z tym wielu ludzi. Poddawano takim procesom, że zamarzali. Polewano ich zimną wodą, wystawiano ich na, w zimę na zewnątrz, robiono różne bestialstwa, uderzano takimi deseczkami, na przykład w zamarznięte ręce, które odpadały, albo te z, w, po prostu z kości odpadało te zamarznięte mięso. Czyli badano, w jaki sposób można sobie z tym poradzić, testowano. Bardzo dużo trucizn. Zarażano tych ludzi każdym możliwym zarazkiem, jaki tylko istniał, żeby sprawdzić, jak to leczyć, żeby notować, jak szybko człowiek umiera, po to, żeby można było to wykorzystać. Przeprowadzano też vivisekcję, czyli krojono żywego człowieka, oczywiście bez żadnego znieczulenia, i wyjmowano organy. To były tak nieprawdopodobne bestialstwa. I tutaj, żeby po prostu no, nie spamiętywać tego materiału, bo mówiłbym Państwu dukając, po prostu przeczytam ten fragment z Wikipedii. I myślę, że Państwo nie powinni mieć mi tego za złe, dlatego że no, chciałbym, żeby Państwo mieli fajnie podane informacje, a żeby zapamiętać tutaj taki tekst, musiałbym za dwa dni się uczyć. Więc to nie jest lenistwo tylko chęć, żeby Państwo mieli bezpośrednio podaną dobrą wiedzę. Więc e, przeczytam Państwu tak. Jednostka 731 oraz pozostałe placówki działały w ramach i pod nadzorem japońskiej policji wojskowej Kempeitai. Tutaj słówko wyjaśnienia. To, było taki, o, to był taki odpowiedni gestapo wzorowany na żandarmerii francuskiej. Tak, to byli źli ludzie, zdecydowanie można tak powiedzieć. Czytam dalej. Razem z kolaboranckimi jednostkami pomocniczymi kempen -tai odpowiedzialna była za dostarczanie osób przeznaczonych do badań. Tworzyli oni specjalny, uwaga, Wydział Dostarczania Materiału Ludzkiego. Osoby, na których przeprowadzono eksperymenty, były przeważnie Chińczykami, Mandżurami, Koreanczykami lub tzw. Białymi Rosjanami, czyli byli to Rosjanie, którzy walczyli z bolszewikami. Oczywiście wojna ta była przegrana. Wśród nich znaleźli, znaleźli przepraszam, się także Europejczycy oraz Amerykanie. W żargonie strażników oraz naukowców nazywano ich pogardliwie Maruta, co oznacza po polsku kłoda. Transportowano ich w pozbawionych okien wagonach więziennych koleją chińsko-mandżurską. Więźniowie byli przytrzymywani początkowo w twierdzy Zongma. Kiedy w, kiedy w 1936 roku doszło do ucieczki więźniów, laboratorium przeniesiono do Pingfang. Ishi, czyli doktor Ishi, szef tego ośrodka w latach 42-45, jeszcze sobie o nim powiemy, już podczas otwarcia ośrodka w Pingfang mówił bez ogródek, do czego ma służyć. Misją od Boga każdego medyka jest blokowanie choroby i jej eliminacja. Lecz zadanie, nad którym będziemy tu pracować, jest całkowitą odwrotnością tej reguły. Eksperymenty były dokonywane w sposób bestialski. Przeprowadzano vivisekcje czyli przypominam Państwu, to były sekcje na żywym człowieku. Sztucznie wywoływano choroby, truto więźniów fosgenem lub cyjankiem potasu. Zakażano wąglikiem, symulowano rany wojenne, czyli strzelano do człowieka, rozrzynano mu każdą część ciała, żeby sprawdzić jak szybko em, rozwiną się bakterie na ranie, jak szybko taki człowiek dostanie gangreny, jak szybko umrze od zakażenia. Wywoływano celowe udary, udary mózgu, zawały serca oraz dokonywano aborcji. Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, Straszliwie dręczono kobiety, aż się płakać chce. Zapładniano kobiety w, w jednostce 731, a potem, gdy już maleństwo w ich brzuchu trochę podrosło, bo któryś miesiąc ciąży, rozpruwano brzuch i przeprowadzano eksperymenty różne. Nie ma sensu o tym więcej mówić. Jeśli Państwo będą ciekawi, to sobie znajdziecie materiały na ten temat. że mówiąc, jak o tym mówię, zbiera się na wymioty. Czytam dalej. Oprócz tego na więźniach testowano nowe rodzaje broni, takie jak granaty czy miotacze ognia. Czyli rzucano do miejsca, gdzie stali więźniowie granaty, rozrywało ich, miotaczami ognia ich palono żywcem, czy jakieś kończyny palono żywcem. Ból od poparzeń jest jednym z największych bólów, jakie istnieją, jakie istota ludzka może odczuwać. Każda śmierć była uważnie obserwowana i opisywana przez członków oddziału. Szczątki poddawane były kremacji, a ich prochy wsypywano do rzeki Sungarii. W czerwcu i lipcu 1942 roku Japończycy rozpoczęli w prowincji Zhejiang rozsiewanie zarazków dżumy i cholery za pomocą zrzucanych z powietrza woreczków z zakażonymi pchłami i ziarnem. Ziarno zwabiło szczury. Które następnie rozniosły insekty na ludzi. Pod koniec wojny, gdy do Manżuri wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, wydano rozkaz zniszczenia kompleksu i placówek satelickich oraz likwidacji pozostających przy życiu więźniów, aby zatrzeć ślady eksterminacji. Szacuje się, że w obozie zginęło około 300 tysięcy ludzi. Według innych badań, całkowita liczba ludzi, którzy stracili życie za sprawą eksperymentów, Wyniosła około 750 tysięcy. Szanowni Państwo, jeśli przyjmiemy no, jakąś średnią arytmetyczną, czyli powiemy, no dobra, 500 tysięcy, tak, między 300 a 750, niech będzie 500 tysięcy. Pół miliona ludzi, i to nie był przemysł masowy Holokaust, masowa zagłada, czyli gazowanie i potem krematorium, jak na przykład w niemieckich obozach koncentracyjnych, tylko każdy z tych ludzi, był poddawany eksperymentom medy pseudomedycznym, pseudomedycznym, nie medycznym. Czyli ta skala tych zbrodni, no wydaje się, te pół miliona to za mało oddziałuje na wyobraźnię ludzką. Bo ktoś mógłby powiedzieć, a Niemcy zabili dużo więcej milionów, ale tam przyjeżdżały transporty pociągami, gazowanie, krematorium i to cały czas działało. Czyli no, jakby, no, brzydko mówiąc, nie tracono czasu. A tu, z tych około pół miliona ludzi w jednostce 731, na każdej z tych osób y, sprawdzano coś, czy ją zatruwano, czy ją mordowano w jakiś sposób, czy zamrażano, czy w komorze ciśnieniowej umieszczano, czy na przykład robiono duże ciśnienie albo właśnie małe ciśnienie y, i badano, jak właśnie japońscy piloci, y, jak. Jak po prostu działać, gdy będą właśnie w takich warunkach ekstremalnych, jak ich leczyć, w jaki sposób dbać, jakie są granice wydolności ludzkiego ciała, to były informacje potrzebne dla zwłaszcza dla japońskiej armii. Czytam dalej. 2 września 1945 roku doszło do oficjalnej kapitulacji Japonii. Generał Douglas MacArthur. Wódz naczelny alianckich sił okupacyjnych potajemnie udzielił immunitetu części naukowców biorących udział w zbrodniach w zamian za wyniki badań. Rząd USA uznał bowiem te informacje za cenne z uwagi na brak możliwości prowadzenia podobnych badań w krajach zachodu. W 2018 roku nazwiska 3607 członków jednostki zostały upublicznione przez Archiwa Narodowe Japonii. Tutaj są na Wikipedii już państwu nie będę czytał, są różne wydziały odpowiedzialne za dane eksperymenty. Oprócz jednostki 731 istniały inne instytucje badawcze, w których podam państwu przykład Wanda testowano w Anda, koło Harbinu. Testowano i produkowano bomby biologiczne. W Hangun, oddział 100, prowadzono eksperymenty z karbunkułem i zatruwaniem żywności. W Guangzhou więźniów obozu rozmyślnie głodzono, a wybranych zarażano tyfusem i dżumą. W laboratoriach mieszczącego się w Pekinie oddziału 1855 japońscy naukowcy wypracowali metody rozpuszczania ciał chemikaliami. Istniały także mniejsze filie na Malajach, Singapurze i Hiroshimie. Zdarzały się przypadki, że eksperymenty medyczne przeprowadzano na alianckich jeńcach w warunkach polowych na południowo-wschodnim Pacyfiku. Szanowni Państwo, to jest coś tak strasznego. Wkleję Państwu link do Wikipedii, wkleję Państwu linki do filmów na CDA. Są filmy, gdzie nie trzeba zakładać konta premium. O jednostce 731, natomiast są to filmy bardzo drastyczne. Proszę się poważnie zastanowić przed obejrzeniem em, tego filmu. Ich jest chyba kilka. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze powrócić do tego, że Amerykanie em, nie zrobili z, z tych zbrodniarzy, którzy prowadzili te jednostki, nie zrobiono sądu nad nimi, nie przeprowadzono śledztwa. Ci ludzie, którzy zajmowali się tymi bestialstwami, spokojnie długo żyli, zaraz sobie powiemy o tym. Spokojnie długo żyli. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że przez te wiele lat Japończycy doszli, mieli olbrzymie, bardzo cenne wyniki badań. W krajach zachodu, jeśli się robi nielegalne eksperymenty na ludziach, trzeba się bardzo kryć. Bo na przykład, jeśli Brytyjczycy robili obozy koncentracyjne i Zrobiono hekatombę, jeśli chodzi o naród burów. To sami Brytyjczycy byli tacy i prasa to rozdmuchała. Trzeba było polepszyć warunki w obozach, trzeba było powypuszczać potem tych ludzi z obozów, dlatego że w demokracji no, prasa ma też jakąś władzę i w demokracji nie można robić takich eksperymentów. A teraz, jeśli chce się robić eksperymenty na ludziach, trzeba Mieć zgody różnych komisji, trzeba płacić odszkodowania, trzeba dużo płacić. Nie mogą to być eksperymenty, gdzie człowieka się zabije, trzeba dbać o niego. A tam, na przykład, czyli jak chce się przetestować jakiś rodzaj wirusa, no to właściwie trzeba to robić na zwierzętach, bo nikt nie pozwoli na to, żeby w demokracji brano człowieka i na nim to robiono, chociaż w latach 50., -tych, 60. -tych robiono tak w demokracjach. W krajach demokratycznych, na przykład w USA, były te badania CIA, gdzie próbowano zbadać, jak można wpływać na umysły, tak, czyli tam LSD stosowano, hipnozę i tak dalej. Natomiast no to dość rzadko było to robione. Natomiast w Japonii jak chciano sprawdzić, jak wirus zabija ludzi, no to po prostu brano 50 ludzi, zarażano ich wirusem i obserwowano, kiedy umrą. Była kartoteka. I było wiadomo, jeden człowiek jest chory na to i na to, ma taką narodowość, ma taką masę, wzrost i tak dalej. Drugi ma tak, trzeci ma tak. I patrzono, który przeżyje więcej, który krócej. I wtedy wyciągano wnioski, co wpływa na to, że człowiek szybciej umrze, co wpływa na to, że człowiek wolniej umrze. Testowano szczepionki na niektóre em, mikroby, żeby sprawdzić, czy coś na dane rzeczy działa czy nie działa, więc to wszystko testowano i nikt się nie przejmował prawami człowieka, tym, że jak się coś robi, to trzeba dać środek znieczulający. Jak trzeba było przeprowadzić sekcję, to robiono to na żywym człowieku, wrzeszczącym z bólu. Trudno sobie wyobrazić coś takiego wrzeszczącego, oszalały z bólu człowiek, którego się rozcina i wyjmuje mu się powoli organy. Więc w zamian za te wyniki badań, które były bardzo cenne dla Amerykanów, dano im wolność. I tutaj chcę powiedzieć, jeśli chodzi na przykład, bardzo dużo ludzi wierzy w prawo karmy, że jeśli ktoś zrobi coś złego, to prawo karmy to jest coś takiego, że to, co robi złego, do, wróci do tej osoby. Czy to jest prawda, czy nie, Trudno stwierdzić, bo prawo karmy mówi, że może to wrócić w następnych wcieleniach. Także nikt nie mówi, że w następnym. Może za 10 wcielen, za 20. Podkreślam, to nie jest to, że ja w to wierzę, tylko mówię o wierzeniach. Natomiast tutaj ewidentnie, jeśli chodzi o dowódców tej jednostki, prawo karmy nie działało. Mam przed sobą Wikipedię. Szef jednostki 731, bestia w ludzkiej skórze Masai Kitano. Urodzony w 1894 roku, zmarły w 1986 roku. Proste obliczenie, mój 86 plus 6, 92 lata przeżył. Japoński lekarz, mikrobiolog, generał, porucznik Cesarskiej Armii Japońskiej w latach 42-44. Dowódca tajnej jednostki wojskowej Cesarskiej Armii Japońskiej, znanej jako jednostka 731. O ciekawe, ja tu widziałem w innych latach, nie jest to ważne. Czyli człowiek ten żył 92 lata. W większości byli to ludzie zamożni, zajmujący honorowe miejsca w, w społeczności japońskiej. Druga bestia, Shiro Shiroishi, japoński lekarz, mikrobiolog, zbrodniarz wojenny dowódca jednostki 731 cesarskiej armii Japońskiej. Um, Ile żył? Umarł 9 października 1959 roku, urodził się 1892, czyli 59 dodać 8. Żył 67 lat. Może to nie jest bardzo dużo, ale pamiętajmy, że w tych czasach no to chyba była nawet średnia wieku coś koło tego. Umarł na nowotwór złośliwy, już Państwu zaraz powiem. Napisane jest, że umarł na nowotwór złośliwy. Gdzieś indziej czytałem, że to chyba był nowotwór żołądka albo wątroby, raczej żołądka. Nowotwory złośliwe bardzo szybko człowieka zabijają, i z tego co gdzieś indziej czytałem, miał aptekę, prowadził chyba praktykę lekarską, więc to był człowiek sukcesu, żył jako człowiek zamożny śmierć miał raczej no śmierć na nowotwór złośliwy jest w męczarniach, ale na pewno dawano mu środki znieczulające ból on swoim więźniom takich środków oczywiście nie dawał i to właśnie doktor Ishi wydał rozkaz zamordowania w 1945 roku pozostających przy życiu więźniów aby zatrzeć ślady zagłady czyli tyle jest na temat karmy tego że to wraca do tych ludzi jeśli chodzi o, ten, o przypadki tych bestii, no to nie wróciło. To tylko tak dodaję jako dodatek. Reasumując tę audycję, dla mnie to jest coś tak makabrycznego, coś tak nieludzkiego, coś tak diabelskiego, to co zrobiono, a Japończycy słynęli z okrucieństwa wobec Chińczyków. Na przykład zakopywano cywilów żywcem, po co. Przecież można było zabić, po co te cierpienia były? Nie miało to żadnego sensu. Po prostu dla radości zadawania bólu. Jest to dla mnie najstraszniejsza, najstraszniejszy obóz zagłady, jaki istniał w XX wieku. Nie taki, który miał najwięcej ofiar, ale ten, który tych ofiar miał około pół miliona, między 300 a 750 tysięcy, jak było podane. Ale wszystkie ofiary musiały przejść przez bestialskie cierpienia, strach, dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest najstraszniejsze miejsce w XX wieku, a być może jest to najstraszniejsze miejsce na tej planecie, jakie kiedykolwiek istniało. No, to jest tylko takie założenie, może istniały gorsze miejsca. Jeśli Państwo tak słyszeli, ja nie jestem historykiem, więc może istniały, to bardzo proszę o taką informację w komentarzach, bardzo chętnie poszerzę swoją wiedzę. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta audycja wzmocniła Państwa wiedzę i he, no, była, no, nie chcę mi te słowo przejść przez gardło, była przyjemnością, chociaż jaka to przyjemność, przyjemność zdobywania wiedzy o bestialstwach ludzi, którzy torturują innych ludzi. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji, dziękuję za subskrypcję, za subskrybowanie kanału, za lajki za miłe komentarze, za które Państwu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Do widzenia. Miłego dnia.